Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat Księżyca i po prostu pewnych takich jakości, które są związane właśnie z Księżycem. A więc, cechy planety. Słońce odpowiada zasadom męską, a Księżyc opiekuje się żeńskimi, matczynymi energiami. Jest ściśle związany z umysłem i jego funkcjami. Odpowiada za związki emocjonalne, relacje międzyludzkie, ruch, podróże, niestabilność, kapryśność. Sprawia, że mamy skłonność do popadania w depresję, kłopoty żołądkowe. Patanjali w swych jagosutrach radzi medytację o księżycu, by poznać wiedzę o działaniu materialnej energii. Księżyc odpowiada za myśli, uczucia, tęsknoty, odczuwanie radości i cierpienia. Księżyc obdarza wrażliwością, sentymentalnością, niestałą chwiejną naturą. Daje upodobanie do zapachów, perfum, uwielbienie wody, wychowania. Przynosi pomyślność, szacunek, umiłowanie do domowego zacisza. Jego podopieczni podatni są na przeziębienia, choroby skóry, kaszel, są jasne karnacje o okrągłej twarzy i kręconych włosach. Często mają niższe partie ciała, bardziej atrakcyjne. Słońce, Mars i Jowisz są przyjaciółmi Księżyca. Merkury, Wenus, Saturn, Rahu i Ketu są wrogami. Osoby pod jego patronatą są pokojowo nastawione do świata. Są zmysłowe, miłują sprawiedliwość, poezję, muzykę, sztukę. Kobiety są piękne i bardzo kobiece. Księżyc wada lewym okiem, lewym nozdrzem. Osoby księżycowe są wrażliwe, posiadają inklinacje artystyczne, romantyczną naturę, są zawsze łagodne, mają bujną wyobraźnię, są pomysłowe, brak im jednak determinacji, z trudem wprowadzają swoje pomysły w czyn. Potrzebują opiekunów, którzy poprą ich idee i utwierdzą w przekonaniach. Są bardzo wrażliwe na fazy księżyca, radzi się im, by poznali wiedzę dotyczącą jego wpływu i na co dzień stosowali ją w życiu. Czasem są pełni nadziei, innymi razem wpadają w depresję. Kobiety po wpływie księżyca bardziej podatne na wahania emocjonalne niż mężczyźni. Są często wrażliwe, kapryśne i sentymentalne. Księżyc wyraża cechy matczyne, wyrozumiałość, opiekuńczość, cierpliwość, miłosną trąskliwość. Jego dzieci uwielbiają samotność, piękne zapachy, słodkie potrawy. Kobiety są zorientowane na dom, wierne mężom, ale romantyczne i zmienne. Przyjaźń traktują jako świętość, potrafią poświęcać się dla innych. Łatwo nawiązują związki z innymi, z racji swej niezmiennej natury. Lokują swe uczucia, nie zastanawiając się na długo, co często przysparza im problemów. Nie lubią kłótni, są dobrymi rozjemcami. Jako dyplomaci umiejętnie używają intuicji. Często zmartwiają się, w czym pomaga im wyobraźnia i bujna fantazja. Dobrze, gdy czasami usłyszą kilka słów reprymendy od bliskich. Nie lubią logiki, krytycyzmu. Ciężko przychodzi im krytykowanie innych. Wadami osób pod wpływem księżyca są brak pewności siebie, silnej woli, determinacji, również zbytnia uczuciowość i sentymentalizm. Ich zmienność nastrojów może powodować huśtawkę uczuć od optymizmu do depresji. Tak więc lepiej by otaczali się osobami pomagającymi utrzymać ich entuzjazm i dążenie do osiągnięcia celu. Cechy planety w skrócie. Reprezentuje umysł, flegmatyczność, łagodność, emocje. Zawody z nią związane, królowa, opieka, uczenie się innych, publiczne relacje. Organy dogliwości. Piersi, płuca, macica, jajniki, lewe oko u mężczyzn, prawe oko u kobiet. System limfatyczny, cykl menstruacyjny. Wygląd daje pulchność ciała w zależności od fazy księżyca. Zaatakowana lub szkodliwa powoduje choroby płuc, zaburzenia menstruacyjne u choroby macicy, gorączki, przeziębienia, brak opiekuńczości, lekceważący charakter, manipulacje uczuciami. To właśnie były cechy, które mają w szkodliwym konfiguracji, które mają osoby, które są pod wpływem właśnie księżyca. A więc brak opiekuńczości, lekceważący charakter, manipulacje uczuciami i tak dalej. To właśnie Państwu chciałem na marginesie nadmienić, iż nasza firma Energy Aaron produkuje podkładki Superhuman, które harmonizują struktury wody, powodują, że się zmienia smak wody na lepszy. Nawet zwykłą wodę z kranu można położyć na takiej podkładce i struktura się zharmonizuje i po prostu jest zdrowsza dla nas. Po prostu wibracja jest wyższa, proszę Państwa. Niektóra woda promieniuje na minus 4, na minus 2, na minus 8, na minus 10, jak w Londynie. Właśnie ta podkładka spowoduje to, że wibracja wody się podniesie. Dodam, że tu nie chodzi o zanieczyszczenia, które ma dana woda, ponieważ tutaj na przykład w moim domu woda ma promieniowanie na minus 4 i przechodzi przez filtry węglowe. I to nie jest po prostu problem związany z tym, że nie ma filtrów dana woda, tylko po prostu wibracje. Ta podkładka podnosi wibracje wody. To jest właśnie podkładka z minerałami w środku i kładąc dzbanek szklany
lub szklankę, lub jakikolwiek owoc czy warzywo na takiej podkładce, po prostu się harmonizuje struktura danego płynu, danego soku, danej wody, po prostu się zharmonizuje. To jest ta podkładka A5. Tutaj mamy tą podkładkę, tą mniejszą, która jest do kieszeni, do portfela, ją bardzo łatwo nosić w kieszeni. Jest też z minerałami, można postawić szklankę, kufel, jakikolwiek butelkę na takiej podkładce i się zharmonizuje struktura danego produktu. Dodam, że jakiś czas minimalny to jest 20 do 30 minut, żeby po prostu się zharmonizował do końca. Także jeżeli macie Państwo 15 minut czy 10 minut, też to ma oddziaływanie. Tu podkładka jest duża, to jest podkładka Superhuman, właśnie ta duża, i ona powoduje też ten sam efekt jak te poprzednie, tyle że jest po prostu większa. Można położyć większe naczynie na takiej podkładce, większy dzbanek, większą butelkę, ale efekt jest dokładnie ten sam. Również chciałem za Państwa zaproponować Aronit Superhuman, Aronit osobisty, który jest personal, który jest do kieszeni, który służy do zharmonizowania też struktur wody, ale również odpromieniowuje od promieniowania geopatycznego, jak również od promieniowania elektromagnetycznego, które pochodzi od komputerów, od różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, które posiadamy w domu. To właśnie odpromiennik osobisty, personal, jak również ten sam efekt działania ma odpromiennik home office, który jest na biuro, jest na zabezpieczenie domu przed kolejnym promieniowaniem. To właśnie ten odpromiennik, proszę Państwa. Jak również odpromiennik travel, który jest zabezpiecza nasz samochód, po prostu zabezpiecza naszą podróż, żeby była komfortowa, żebyśmy byli wypoczęci jadąc na duże dystanse samochodem, czy autokarem, czy autobusem. To właśnie ten odpromiennik jest travel i też go można nabyć na linku pod naszym YouTube'em. Tam po prostu można wejść i można zobaczyć nasze oferty. Także dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.